pytania od Was do nas. Czyli my na te pytania musimy odpowiedzieć, co będziemy czynić właśnie teraz. Jaką jedną rzecz zmienilibyście w prawie, żeby obrót nieruchomości był lepszy? Ja osobiście na przykład, ja bym zrobił coś takiego, że w przypadku w ogólnie sprzedaży obrotu prowadziłbym obowiązek korzystania z pośrednika. A to dlaczego? Część może zastanawiać się, no ale często pośrednik tam nie jest potrzebny. Pośrednik zawsze jest potrzebny. Prostych transakcji, no powiedzmy sobie szczerze, nie ma. Każda transakcja jest obarczona jakimś ryzykiem, a późniejsze konsekwencje wynikające jakby z komplikacji związanych z obrotem no się rozmywają, tak? A w przypadku, kiedy byłby pośrednik, który miałby licencję, który miałby wiedzę i przez którego trzeba by było, mówiąc kolokwialnie, przejść, dawałby to gwarancję obrotu i w dużej ilości przypadków, bo nie zawsze oczywiście, a w dużej ilości przypadków udałoby się uniknąć niedomówień, oszustw i tak dalej. A według Ciebie? Zdecydowanie się z tym zgadzam. Oczywiście można było inne te rzeczy zmienić, natomiast wydaje mi się, że jeżeli od czegoś, jeżeli to miała być jedna rzecz, no to na pewno tak, a ewentualnie jakieś zabezpieczenie gwarancji finansowych, no ale ciężko by było powiedzieć, kto takie gwarancje miałby zapewniać. Czas na kolejne pytanie. Przez moją działkę przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę dostać od elektrowni odszkodowanie za to? Z tego, co ja się orientuję, to można zgłosić się do Energii z pytaniem o to, z prośbą o przesunięcie takich linii. Wtedy ewentualne koszty oczywiście są po stronie właściciela. Natomiast jeżeli chodzi o odszkodowanie za to, to wydaje mi się, że... W dużej ilości przypadków niestety nie. A dlaczego? Jeżeli linia została postanowiona dawniej niż 30 lat temu, no to tak naprawdę Energa czy tam inny dystrybutor prądu może po prostu tą daną służebność zasiedzieć. W związku z czym, jeżeli zasiedzi taką służebność, no to ciężko o jakiekolwiek odszkodowanie. Jeżeli linia jest nowa i jest młodsza niż 30 lat, można się o to starać. Natomiast nie jest to prosty proces i tak naprawdę jest to trochę droga przez mękę. Ale jeżeli czujecie się pokrzywdzeni, macie taką nieruchomość i wiecie i znacie dokładne daty, kiedy taki kabel został posadowiony, no to jak najbardziej polecam walczyć. Można coś na tym wygrać. Szczególnie jeżeli to przeszkadza w procesie budowlanym, że nie można zbudować domu albo są jakieś komplikacje, więc wtedy naprawdę polecam. Jeżeli są to stare kable albo od dawien dawna tam są, to po prostu nie ma sensu tego robić i po prostu trzeba szukać innych rozwiązań. Na dzisiaj dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku.